Buongiorno, buongiorno a tutti z Włoskiej Akademii Szefów Kuchni, Mille Sapori Plus i FMB. Dzisiaj zrobimy cannelloni con ricotta e spinaci. Zapraszamy do oglądania. Do dzisiejszych cannelloni użyjemy sfoglia per la lasagna, czyli sfoglia, świeżo mrożony makaron do lasagni. Go odczepimy później, potniemy na kawałki. A jeżeli chcecie już mieć rurki zrobione, to można kupić divelle. Jest to może łatwiejsze, ale zapraszam do spróbowania jednego i drugiego i zobaczymy, który Wam bardziej smakuje. Kolejnym składnikiem jest szpinak mrożony, ricotta, czosnek, olio extravergine d'oliva bio levante, trochę grana padano, sos pomidorowy, sos beszamelowy, który zrobimy na mleku, zagęścimy go masłem i mąką i to będzie wszystko. Zaczniemy od przygotowywania sosu beszamelowego. On tutaj w tym daniu nie musi być bardzo gęsty. Będzie nam potrzebny, żeby go wylać pod cannelloni i trochę na te cannelloni, żeby się zapiekły, ale żeby też się nie przywarły do naszego pojemnika. Rozpuszczamy nasze masełko delikatnie, wsypujemy mąkę. Mieszamy dokładnie, aż nasza zasmażka się stworzy i będzie wyglądała prawie jak plastelina. Zobaczcie, nasza zasmażka jest już gotowa. Teraz w drugim garnuszku gotujemy mleko, solimy je, pieprzymy. Później łączymy z zasmażką, energicznie mieszając trzepaczką, tak żeby wszystko się rozpuściło i połączyło razem. Zobaczcie tutaj, jak pięknie to gulgocze. Popatrzcie się, jak ładnie się to wszystko łączy. Ważne, żeby to wszystko się pogotowało razem, minimalnie minutę, bo wtedy mąka się ugotuje i nie będzie tego sypkiego smaku czuć w ustach. Odstawiamy na sos beszamelowy. Rozmrażamy nasz szpinak w temperaturze pokojowej. Bierzemy nasz mrożony szpinak, po czym odciskamy od niego nadmiar wody. Bierzemy nasz czosnek, zgniatamy go delikatnie. Wlewamy olio extravergine d'oliva na naszą patelnię. Dokładamy czosnek. Podsmażamy go dokładnie. Podsmażamy nasz szpinak. Dodajemy taką kosteczkę masła. Solimy i dokładnie podsmażamy wszystko. Bierzemy naszą ricottę, wkładamy ją do dużego pojemnika, do dużej miski. Dodajemy trochę grana padano do środka. Bierzemy nasz szpinak, wkładamy go bez czosnku oczywiście razem. Mieszamy dokładnie naszą ricottę z naszym szpinakiem i grana padano. Po chwili weźmiemy nasze płaty. Weźmiemy płat i podzielimy go na połowę, żeby uformować taką podłużną rurkę. Weźmiemy sobie trochę tej ricotty ze szpinakiem, włożymy na górną część płatu, w ten sposób. Spłaszczymy go delikatnie, tak żeby było to mniej więcej równe z każdej strony. I staramy się delikatnie zrobić taką rurkę, żeby z każdej strony było porówno. Spłaszczamy delikatnie paluszkami. Proszę bardzo, rureczka jest gotowa. Teraz lejemy sos beszamelowy na spód naszej blaszki, a do środka na ten sos beszamelowy położymy nasze cannelloni. Przykryjemy jeszcze sosem beszamelowym, polejemy, a ja osobiście zawsze uwielbiam dołożyć parę pomidorków czerwonych w całości, sosem pomidorowym wcześniej przygotowanym przez nas, a na samą górę grana padano, proszę bardzo. I wkładamy teraz do piekarnika na 15 minut 170 stopni temperatury. Proszę bardzo, i nasze cannelloni już jest gotowe. Wyciągamy go na nasz talerz. Zobaczcie te pomidorki, jak fajnie się ugotowały. Teraz ściągamy całą resztę sosu, polewamy nim górę. Grana padano na samą górę. Teraz najważniejsza rzecz, giro d'olio extravergine bio levante na samą górę. Proszę, jak to cudownie wygląda. To jest to, cannelloni con ricotta e spinaci. Assaggiamo. Teraz trzeba spróbować. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Zobaczcie z tej strony. Ten szpinak. Jaki zapach. Ten czosnek delikatnie, który się unosi w powietrzu. Grana padano, które się rozpuszcza na samej górze. Po co się żyje? Po takie rzeczy. To są smaki.
Śledźcie Mille Sapori Plus i FMB oraz Włoską Akademię Szefów Kuchni na social media.